Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym malutkim filmiku chciałbym opowiedzieć kilka słów o kolorach i tendencjach z nimi związanych. A więc zaczniemy może od tego najbardziej niskiego koloru, czyli od koloru czarnego. Otóż osoba, która nosi na sobie ubranie czarne, jest to osoba, która potrzebuje energii od innych. Jest to osoba żywiąca się energią od innych osób. Dlatego, drodzy kochani, unikajmy osób, które ubierają się na czarno. Może to być czarna kurtka skórzana, może to być jakiekolwiek ubranie z innego materiału, z bawełny. Jeśli to ubranie jest czarne i ta osoba lubi nosić właśnie czarne spodnie, czarną kurtkę, drodzy kochani, unikajmy takich osób, które ubierają się na czarno. Ponieważ te osoby nieświadomie ubierają się na czarno, ale tak naprawdę pobierają energię od innych osób. Drugim takim punktem, ekstremalnie różnym od tego, co w tej chwili powiedziałem, jest kolor biały. Osoba ubierająca się w kolory białe, spodnie, koszula, takie osoby promieniują duchowością, dając energię innym osobom. Dlatego mnisi w Radhakundzie, normalnie ich kolor mnichów jest kolor biały, ponieważ biały jest kolorem duchowości. Wszelkie inne kolory, wszelkie inne spekulacje, które były robione w związku z ubieraniem się mnichów tutaj właśnie na zachodzie, nie są jakby zgodne z tym, co historia mówi. Następnym takim kolorem, który chciałbym poruszyć, to jest kolor niebieski. Jest to kolor aniołów, jest to kolor związany z duchowością, tak samo jak kolor fioletowy, jest to kolor powiązany właśnie z mistycyzmem, z duchowością. To są kolory, które właśnie są powiązane z tymi rzeczami. Dla przykładu powiem, że na przykład czaroid, który promieniuje na 30 tysięcy bowisów, jest koloru fioletowego i ma bardzo wysokie wibracje. Jeżeli możecie się ubierać w kolor niebieski, jasno niebieski, fioletowy, mieć kurtkę koloru fioletowego lub mieć koszulkę koloru fioletowego, to jest właśnie, drodzy kochani, pomoże wam, żeby mieć tą ewolucję duchową. Kolory ciepłe, kolor żółty, kolor pomarańczowy. Są to kolory dające energię osobie, która nosi tego typu ubranie. Czy to może być pomarańczowy płaszcz, czy pomarańczowa czapka, czy to może być koszulka pomarańczowa, no to wówczas, drodzy kochani, takie ciepłe kolory dają energię danej osobie, która właśnie ubiera się w ten sposób. Ja dodam dla przykładu sanyasini, którzy są w bardzo wyrzeczonym porządku życia, mieszkający w Indiach, nie tylko, ubierają się właśnie w te kolory, ponieważ to daje im siły, daje im siłę i energię właśnie tym osobom, które noszą szaty, które są koloru pomarańczowego. Kolor żółty również jest kolorem duchowości, daje dużo ciepła, dużo energii osobie, która właśnie nosi koszulki lub sweter lub kurtkę koloru żółtego. Dlatego chciałbym właśnie podkreślić, że ten kolor czarny, kolor brązowy, ciemnobrązowy, są to kolory, które po prostu noszą osoby, które chcą pobrać od nas energię. Jeżeli widzimy na horyzoncie osobę, która jest ubrana na czarno, ponieważ nieświadomie ta osoba ubiera się w ten sposób, ponieważ potrzebuje energii od innych osób. Jest to osoba, która w jakimś tam systemie potrzebuje tej naszej energii i ubiera się właśnie na czarno. Ponieważ czarny kolor wchłania energię od innych ludzi. Osoba, która się ubiera na czarno, jest to osoba w gunie mroku. Jest to osoba w ignorancji. Jest to osoba w gunie mrocznej. Jak już wcześniej wspomniałem w moich filmikach, były filmy o tym robione właśnie, co to jest ta guna mroku. Wszelkiego rodzaju czarownice w bajkach dla dzieci również są ubrani na czarno.
nie tylko czarownice, ale czarownicy, również osoby, które zajmują się czarną magią, również są ubrani na czarno. Ich szaty są czarne, ponieważ z reguły są wampirami energii, dlatego właśnie ubierają się na czarno. Co tu dodać? Na pewno takim pozytywnym kolorem będzie właśnie ten kolor niebieski, kolor biały. Osoba, która promieniuje energią, która promieniuje witalnością, będzie się ubierała właśnie w te jasne kolory, jasno-niebieski, biały. Dodam, że to są kolory anielskie, również anioły są reprezentowane przez kolor biały, przez kolor jasno-niebieski, przez kolor jasno-żółty. To są właśnie kolory reprezentujące te pozytywne moce, te pozytywne siły. Dlatego robię ten filmik, żebyście sobie uzmysłowili tak naprawdę, kto jest kto i kto się ubiera jak i kto jaką gunę reprezentuje, ponieważ ze względu jak się ubierasz, tak reprezentujesz guny natury materialnej. Albo jesteś w pasji, jak jest kolor czerwony na przykład, kolor taki szkarłatowy, szkarłat, no to po prostu czerwony kolor, no to będzie guna pasji. Jeżeli się ubierasz na biało, niebieski kolor, no to będzie guna dobroci. Jeżeli ubierasz się w ciemne kolory, brązowy, czarny, no to będzie guna ignorancji. Te informacje wam, drodzy kochani, podaję, byście po prostu rozpoznali, kto jest kto, kto jest kim i po kolorach osądzili, z jakimi ludźmi macie do czynienia na co dzień. W waszym środowisku, tam gdzie się obracacie, jak również panowie i panie, które są na YouTubach, również jak się ubierają i to już będzie taki sygnał dla was, w jakiej gunie może znajdować się dana osoba, która robi dany program. To by było, drodzy kochani, na tyle. Robię ten malutki filmik, ponieważ jest dobrze wiedzieć o tych rzeczach. Dziękuję państwu za uwagę i do widzenia.